Siemanko. Niedziela, godzina 15, 16 już. Ja po nocce. Bo dzisiaj, wczoraj byłem na noc w pracy. Rano wróciłem, nakarmiłem gołębie, 16. Tak zawsze karmię w lato drugi raz, więc karmimy drugi raz. Karma idzie taka. Młode i rozpód dostają tą samą karmę. Także tak to się to ma. Idziemy karmić. Już czekają na wojlerach. Właśnie kurka się odzywa, mamy jajeczko. Także tak, idziemy karmić. O, młode koguciki pieją. Tu malutki saksoński spadł już. Tam sobie tu ptają dwa małe czarne. Tam jest saksoński następny, który już wyszedł z gniazda. Tu maluszki, wyjdą te maluszki i biorę się ostro za robotę w tym gołębniku. Tyle zostało. Zostawiają mi pszeniczkę. Muszę ich powoli uczyć jeść pszeniczkę, bo niedługo utniemy trochę tego jedzonka lepszego. Już będzie po lęgach. Mogą trochę słabiej dostawać. Już słyszą, że się sypie. Już się robi ruch. Tu kawusia nasz. O. Idziemy do młodzieży obok. Idziemy sprzątać gołębniki, bo już mam szyby brudne. No, wszystko jest brudne. Już mam dość. Po prostu tego syfu tu. Młodzieży sypiemy cały kubek. Tam już szarańcza wpiernicza. Młodzieży cały kubeczek. Tam już jedzą ostro. Dzikusy. Zaraz odstawimy wiaderko i zobaczymy, jak one przychodzą tu. Tak jak mówię, wróciłem z pracy o godzinie 6, po 6:10, więc dostały jeść z samego rana. Wodę świeżą. No i teraz 15-16 zawsze karmię drugi raz. Tak to wygląda. Szarańcza tutaj je. Tutaj też kilka sztuk młodych weszło. Sobie je. Jeszcze dużo się wścieka na wojlerce. Jeszcze tam nawet połowy nie ma. Także tak to wygląda. Tu już kurczaki koło mnie chodzą. Kurczaki dostały wcześniej. Dostają raz dziennie większą porcję. Już kurczaki chodzą. Ten wariat tak samo. Dobra. Naszykuję tylko do gołębniczka obok, tutaj do gołębi do sprzedania. Naszykuję, chociaż daję tą samą karmę,
co rozpód dostaje i ten, tylko pocztowe dostają inną. Zaraz dogramy coś. No dobra, to wchodzimy do drugiego gojemnika. Karma tam w czerwonym wiaderku dla pocztowych. Tu nie widać. O, tu jest dla ozdobnych. Przedział na sprzedaż. Sypiemy gadziną. Przepiór nie wychodź. Przepióra tu lataj. Jeszcze zamykać za sobą drzwiczki, bo pierdzielone. Takie saksońskie. By kogoś interesowało na sprzedaż. Takie widynki. Wywroteczki. Dobra, sypiemy im tutaj. Cały żernik zasypany, ja daję do oporu. Do wieczora zjedzą. I tu się z nimi nie cackam. Mają być zdrowe i najedzone. Chyba nawet nie są za bardzo głodne, słońce świeci, gorąco. Chodź. Siedzą sobie, nie są głodne. To nic, i tak zjedzą. No coś tak, coś zaczynają schodzić. Spora część jest rozpierzona, więc wyglądają jak wyglądają, ale... A mi się wydaje, że wywrotki nie są złe. Dobra, przechodzimy naprzeciw. Do tych moich asiorów. Mam chęć ich wypuścić, ale wiem, że jeszcze one tu nie będą wchodzić, więc jeszcze musimy się wstrzymać. Tu liści orzechów samiec nanosił na gniazdo. Tu mamy dwa takie młodziutkie. No i dobra, sypiemy, tak? Tu przepiórki mam. Kurki, przepiórki. Czekajcie chwilę, muszę sobie nabrać z tego wiaderka do kubka i odpowiednią porcję im zasypać. Tak wygląda karma do gołębi. Myślę, że trochę bogata. Przepiórki teraz jedzą sobie. Ale mają jeszcze młode. Jeszcze tam jakieś jajka poniosły. Chciałbym kilka sztuk jeszcze odchować od tych najlepszych mamek, żeby mieć coś w zapasie na drugi rok w razie w. Tak to się tu ma. Dobra, to tyle z gołębnika od gołębi pocztowych. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Miłego niedzielnego popołudnia. Trzymajcie się, cześć!